O, jedzie ktoś. Ciekawy, jakiś wiślok czy nie wiślok? Dobra, minął jeden dzień, wyruszyłem w niedzielę, dojechałem w poniedziałek, a jest wtorek. Jadę się jeszcze przejechać właśnie tą trasą do samej mety, żeby zobaczyć, jak to końcówka wygląda. I czas na chwilę podsumowania, co myślę o Wiśle 1200. A zobaczymy, kto tu jedzie i może mu chwilę potowarzyszę. 500 czy 1200? 1200. Graty. Ciężko było na gravelu? Ja nigdy nie jeździłem na innym rowerze niż gravel. Aha. Nie, często wiesz, jakiś komunijny czy trekking chwilę. Chyba i szosa nie jechałem, to nie wiem. Co, trochę dało się w kość? Trasa? No, sam? Trasa dała w kość? No, trochę tak, wiesz, trochę niedowład lekki. No, ale mądry ten wziąć. Bo jednak co się dłonie zmęczone, że cały czas wiesz. Ale. Ściskam kierownicę. Trochę uwalony ten rower. No raz metr, dwa klas. Ale to już w sumie dawno. Chyba na 300 km mamy to. I cały zabłocony był zabetonowany z kamieniami. Jakiś na YouTube'a później pewnie rzucać? Tak, tak. YouTube-ocepcja. Ale tutaj DJI kontra GoPro. Zobaczymy, u kogo będzie bardziej wiatrem nawalało. 5 km do mety. Jeszcze próbuję. Rzut beretem. Urwać minutę, żeby mieć równo 75 godzin czas. 75 godzin. 1200 km. Mi pokazuje, że jeśli będę jechał 18 km na godzinę, to będę 2 minuty za dużo. Chciałem dać zmianę, ale powiedział, że nie. Tak się nie robi. Regulamin jest, że tak trochę nieprecyzyjnie, ale spoko, że czołówka, to jak walczysz na wynik, to nie możesz draftingu. Prawda? Aha, no prawidłowo. Jednak na Wiśle dużo osób startuje w celu takiego wyzwania dla siebie. Nie obchodzi ich miejsce, bo już samo ukończenie tej trasy to jest niesamowity sukces. Spoko, niech sobie czasami polecą na stole. Dobra, tutaj kolega już jedzie swoje do końca. Nie chcę nawet gadać, nie dziwię się. Tyle kilometrów w nogach. A jeszcze sobie postawił ambitny plan, aby zdążyć przed 12 i zmieścić się w 75 godzinach. Pełen szacun. Jedzie na chyba 5 miejsce w Open. Już bez nadziei na gorsze i na lepsze miejsce. Ale bardzo, bardzo ładny wynik. Ja mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wystartować w Wiśle 1200. Sam osobiście nie wiem, czy z jakimś tam delikatnym parciem na wynik, czy potraktować to jako kolarstwo przygodowe i po prostu to przejechać. Stwierdzam, że nie jest to ultra dla gravelowych leszczy. Ci, co nie wiedzą, co to jest pachulszczyzna, to mogą się dowiedzieć. Jest to potocznie nazywane ujeby, tylko że po prostu te ujeby na Wiśle 1200 są takie, że to jest masakra. Chociaż nie jechałem całość, więc nie mogę się tam w pełni wypowiedzieć, ale już ten odcinek, co przejechałem, to dał mi się w kość i sam osobiście nie wiem, czy jakbym miał jechać Wisłę, to czy nie wybrałbym może roweru górskiego. Pewno jakby był to gravel, to zwiększyłbym sobie na większe opony i niższe ciśnienie, ale czy rower górski, tu mam taką delikatną zagwozdkę. Możecie pisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, czy nie ma najmniejszych problemów, aby przejechać to w całości gravelem. No ale chyba nie ma. Jak czołówka, tutaj Radek Gołębiecki dojechał na gravelu,
Tutaj kolega też na gravelu, mówi, że nigdy na MTB-ku nawet nie jeździł, więc nie wie, jak to jest na MTB. Mówi, że czuje się delikatnie zmęczony, nadgarstki dały w kość, chociaż ma wspornik amortyzowany, to i tak mówi, że czuje nadgarstki, ale ogólnie spoko. Wisełka 500 czy 1200? 500. Jak? Dobrze, fajnie. Zaraz do domu, bo z Sopotu. O, no to. Żona czeka na mecie. Święto. To masz motywację, żeby jechać. Ja, ale tak. Już dzisiaj wyrąbany, po tym wietrze teraz. No, tu czuję, ja ruszyłem. Bardziej, że to mój debiut, pierwszy raz w ogóle jadę jakiś. O, gratulacje w ogóle, ukończenia. Ja wyruszyłem akurat tego dnia co wy, bo też chciałem wystartować wysyłkę 500, ale niestety nie mogłem wcześniej, bo brałem udział w wyścigu i no ten wiatr, to powiem, dawał się by znać. No dawał, pierwszego dnia szczególnie. Plan był Toruń, a niestety się nie udało. A. Było słabo. Ale to chyba tutaj było, co? Koleżku mi medalu nie dawaj, nie? Jak coś? Tak, to o, nie jest, mamba. Nie wynika. A ty gdzie pojechałeś? No, wydawało mi się, że ktoś tam jechał. Cześć. No gratulacje trzeci. Gratuluję. Jak tam, która? Druga, trzecia? Druga. Poczekaj, to nie ten medal. Kurde, chciałem udać wisełkę, no. Odebrał pół dystansu. Czekałem we Włocławku, patrzyłem, że Leszek jedzie, ty też jechałaś zaraz za nim. Ale mówię, też mi czas gonił, bo też chciałem przejechać tutaj kawałek tej trasy. Rodzinka czekała i nie mogła się doczekać, więc... Wiesz co, ja z Włocławkiem się zatrzymałam na przerwę, bo zobaczyłam, że prawo jest sklep. No. I ja miałam zaznaczony we Włocławku sklep, ale nie byłam... W Włocławku był lewiatan zaznaczony, a tam żabka była wcześniej kawałek. A ja właśnie zupełnie robiąc listę, nie przypomniałam sobie, że jest tu niedziela i że byliśmy zamykali sklep. No. I jak zobaczyłam otwarty sklep, to już się zatrzymałam. Było idealne, bo wiesz... To gdzie tutaj stanę? Czekaj, no żeby pokop na wtórę. A, no albo... Dawaj, albo tu przed... Lepiej trzymać. Bezwiązkowe. Skaknij na górę. Serio. Tam są ludzie, wiesz. Jest kawa, zobaczysz, podejdziesz do ekspresu, zobaczysz, że na nim jest pisła 1200. Tak, specjalne. Specjalna mieszanka podobno dla nas robiona. Coś proszę. No. Jakie ładne skarpetki. Tylko, że twoje świeższe, widać. No. Tak. To jest nasza baza. To jest Patryk. O, jest Radzio. A, ze wszystkimi po kolei. Cześć. O, Aga, to ja do ciebie pisałem. To się tak... Współczuję strasznie. Dziękuję. Ale... Kurde, wyczyścił jesteś. To jest aż niemożliwe, że ja nie jechałem, nie? No, dlatego jestem czysty. Już dawno, przebrany. Jeszcze raz o gratulacje znacznego. Dawaj już końcóweczka. Jedź już końcówka. Jednocześnie zazdroszczę tym ludziom i współczuję. Ale postanowiłem, że za rok startuję w 500-ce. Na pewno. Żeby się waliło, paliło w wisełce 500-ce. Startuję za rok i nie ma bata. Na 1200 km nie jestem gotowy psychicznie. Może fizycznie człowiek by dał radę, ale psychicznie na razie nie. Więc tutaj już podsumowując cały ten wypad, to... No, po rozmowie tutaj z uczestnikami jak najbardziej bez problemu gravelem da radę przejechać. Wymagana jak najszersza opona. Ja sam od niedzieli zrobiłem prawie że 400 km, bo najpierw dojazd na wyścig i powrót to jest łącznie 28 km. Na wyścigu 68, 272 ten wypad nad morze. Więc wydaje mi się, że dosyć ładny dystans, niecałe 400 km.
Hej. Niestety nie przejechałem całą trasę Wisełki od Włocławka do Wyspy Sobiszewskiej. Trochę na siebie jestem zły, ale najważniejsze, że coś tam pokręcone. Kończę, jadę się urlopować, wypoczywać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka. Już niedaleko.